Pewnego dnia obudziłem się i nie było nikogo. Wszyscy sobie poszli. Dziecko bez rodziców. Byłem żebrakiem. Stałem się chłopcem z ulicy. Wybrałem się do miasta Nairobi, aby zacząć nowe życie. Byłem szczęśliwy. Miałem rodzinę, samochód. Miałem marzenie. Chciałem robić interesy i zarabiać pieniądze. Założył spółkę Muli Ways. Tata miał monopol na ropę i gaz. To był najpiękniejszy moment. Byłem naprawdę poruszony tymi chłopcami z ulicy. Widziałem w ich twarzach moją twarz i nie potrafiłem już pracować. Płakałem, pytając Boga, dlaczego mi to zrobiłeś? Powiedziałem im, że nie będę nigdy więcej pracował za pieniądze. To było totalne szaleństwo. Bóg mu wskazał, aby sprzedał wszystko i zaczął pomagać biednym, porzuconym dzieciom z ulicy. Jak można zrezygnować ze wszystkiego, co się ma, i zdecydować się na dzielenie miłością? Kenia była w płomieniach. Nie możemy pozwolić na to, musimy coś zrobić. Dzieci nie miały co jeść. Jeśli nie zainterweniujemy, dzieci umrą. Na początku mieliśmy trójkę dzieci, potem czwórkę i tak ich liczba ciągle rosła. Powiedział, witaj, teraz to jest twoja rodzina. To są wszystkie twoje siostry i bracia. To był cud. Jesteśmy jedną rodziną. Jesteśmy jedną Kenią. Gdy to wspominam, widzę, jak niemożliwe staje się czymś możliwym.